Kanony tego soboru potępiły działania barbarzyńskie krzyżaków. Warto to o tym wiedzieć i pamiętać, kiedy słyszymy może takie czy inne o mrokach średniowiecza. I wszystkie skazania, wszystkie wyroki norymberskie to nie były legalnymi wyrokami, tylko zemstą, ohydną zemstą nad pokonanym. Powszechnej deklaracji praw człowieka jeszcze nikt na razie na świecie nie zakwestionował. Dzień dobry, dziś z księdzem Stanisławem Pawlaczkiem będziemy rozmawiać o tym, jak to się dzieje, że w prawie jest coraz mniej moralności i jak to zrobić, żeby połączyć moralność i prawo. Proszę księdza, jak to jest, że w prawie coraz mniej moralności? No, można by powiedzieć, że to nie przypadkiem tak się dzieje, bo prawa, to co pani mówi, prawie pani na myśli prawa stanowione, tak zwane, czy prawo pozytywne, czyli to, które prawodawcy uchwalają, czy zarządzają, decydują jako dekrety, czy uchwały, czy ustawy. No i można by prosto odpowiedzieć, że nie zwracają uwagi na niemoralność. No i bardzo często się zdarza, że prawo, że ustawa, że paragraf zarządza, czy decyduje, że zarządza jakieś czynności, które są wbrew moralności. I to się, te rzeczy były znane w przeszłości, ale prawnicy zawsze na to, czy teoretycy prawa, filozofowie prawa zwracają na to uwagę, że jeśli norma prawna jest zgodna z moralną normą, to ułatwia stosowanie prawa. Prawo jest stosowane, bo jest akceptowane. Natomiast gorzej jest, jeśli prawodawca zarządza, decyduje, ogłasza jakąś normę jako obowiązującą, która jest niezgodna z moralnością w danym społeczeństwie. Społeczeństwo wtedy jak gdyby nie może, chcąc zachować się moralnie, nie może stosować tego prawa. Jeśli stosuje, to jest w konflikcie moralnym. No i sądzę, że pani to ma na myśli, sytuację, którą może kiedyś doświadczali ludzie i my ją znowu doświadczamy aktualnie, że prawo, no ale to wina prawodawców, nie wina moralności, bo moralność zasadniczo, przynajmniej chrześcijańska moralność jest taka sama, czy może moralność ogólnoludzka nawet. Bo ja akurat tutaj przypominam sobie scenę z Antygony, gdzie ten bezbożny władca zakazał grzebać tego chyba brata Antygony, bodajże tak to było. I ona przeżywa dylemat. Bogowie nakazują grzebać ciała umarłych. No, Sofokles 6 wieków przed Chrystusem. To dosyć dawno było. Ona tam nie potrafi tego wierszem, to jest pięknie przetłumaczone, bardzo ładnym wierszem. Ta scena, kiedy Antygona rozważa, czy słuchać prawa bogów, czy słuchać bezbożnego władcy Kreona, który uważa, że woli lepiej bogów słuchać, aniżeli te ludzkiej władzy Kreona. Rozbieżność już wtedy Sofokles widział. I tutaj się pojawia postać bogów. Z czego wynika prawo moralne? Bo jeżeli byśmy prześledzili przez historię kultury, to przecież moralność społeczna też się zmienia. Więc jak potraktować, jak zdefiniować, czym jest prawo moralne? Tutaj akurat, bo to politeizm grecki czy rzymski, to korzenie naszej kultury i tam akurat się do bogów odzywano wtedy, ale już, można powiedzieć, na końcu tej starożytności pogańskiej, na przełomie nowej ery, pierwszy wiek przed Chrystusem czy pierwszy wiek po Chrystusie, działalność filozofów, prawników rzymskich. Wtedy właśnie w
nad filozofią prawa pracowano i prawnicy, i filozofowie, trudno powiedzieć, to po prostu jedni i drudzy byli prawnikami i filozofami i stąd zwrócili uwagę, iż wtedy może nie wierzyli już w bogów, tylko albo w Boga, albo w każdym razie i wtedy się pojawiła koncepcja prawa naturalnego, zrodziła się wówczas i ona pojawiła się w filozofii, że oprócz prawa stanowionego przez władców, przez cesarzy w tamtym wypadku, w Rzymie, to są prawa, które tkwią jak gdyby w naturze człowieka. Tą całą koncepcję prawa naturalnego by trzeba było tutaj wnikać. W każdym razie prawa naturalne filozofowie, prawnicy stawiali, że ono jest normą ponad i prawo stanowione nie powinno być sprzeczne z prawem naturalnym. Tak to w końcu się formułowało, czy formułowało wtedy, czy już wtedy zaczynało, potem poprzez wieki. I chrześcijaństwo potem wprost już nawet gdy idzie o teologię, no, filozoficznie odwoływało się w filozofii do prawa naturalnego, prawa wpisanego, to się ono w teologii mieści, przez Stwórcę, który stwarzał człowieka, niejako wpisał w jego naturę poczucie godności osoby ludzkiej, że człowiek to obraz Boga i to dlatego prawo naturalne stawia owszem Boga, ale Bóg dla człowieka to prawo w obronie człowieka i dlatego ono dotyczy jak osoba ludzka, tak to potem w końcu już przynajmniej w naszych czasach bardzo mocno, czy święty Jan Paweł w encyklice programowej Redemptor Hominis, że człowiek jakby pępkiem świata jest i dla Boga, jest dla Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo, w nim zawarł w człowieku i stąd człowiek jest kimś tak wielkim, że obrażanie, deptanie człowieka, poniżanie, jakakolwiek krzywda osobie ludzkiej jest grzechem, jest złem. Wszystkie działania społeczne powinny służyć dobru ludzkiej osoby. Wtedy jak Karol Wojtyła był profesorem etyki, pierwszą katedrą etyki kierował w latach 60. jeszcze, na Kulu była druga katedra etyki, którą kierował wtedy docent Adam Rodziński. I on wtedy, chyba to była jego habilitacja, mogłem słuchać tego wykładu, także on całą jakiś system etyki personalistycznej tak owinął wokół godności człowieka jako osoby. Być osobą, człowiek jest osobą i z tego wszystkie normy, wszystkie powinności wynikały z faktu bycia osobą. On unikał słowa osobowość, bo to już psychologicznie z czymś kojarzy bycie osobą, że człowiek jest osobą. To zauważyłem w tym wystąpieniu, jednym z wystąpień arcybiskupa Sheena, on też właśnie był człowiek osobą i to z tego wynika, on tam akurat w tej swojej dywagacji mówi, stąd wynikają prawa człowieka, że człowiek jest osobą. I podsumujmy może, jak rozumiem, prawa naturalne określono na podstawie obserwacji tego, w jaki sposób człowiek żyje, co mu służy, jak funkcjonuje, jak działają pewne zasady wewnątrz niego. No, oczywiście, ale przede wszystkim to może nie tylko, to by było jakieś empiryczne, ale to wynikało z dostrzeżenia, przynajmniej już w erze chrześcijańskiej, dostrzeżenia jedności w kosmosie, jedności osoby ludzkiej, że to wszystko dla człowieka. Rośnijcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, co w tej chwili niektórzy
próbują kwestionować, że nie Ziemia jest dla człowieka, tylko człowiek dla Ziemi, dla przyrody, tak zwani ekologowie, tak? W każdym razie i to jest, i to można powiedzieć jest odwróceniem moralności, jak gdyby zaprzeczeniem moralności, że człowiek, że godność osoby, czy fakt bycia osobą wymaga szacunku i natomiast coś, i pan Rodziński to ładnie formułował, to co sprzyja, to co nie sprzeciwia się godności osoby jest godziwe, a co by się sprzeciwiało, to jest czyn niegodziwy. Natomiast czyn, który sprzyja rozwojowi osoby ludzkiej, doskonaleniu, to jest czyn chwalebny, on tak odróżniał w tej etyce filozoficznej. Czyny chwalebne, które sprawiają rozwój osoby ludzkiej, doskonalenie integralne pod każdym. Natomiast to, co się nie sprzeciwia, tylko to jest godziwe, on tak to proponował nazywać w tym systemie, który on rozwijał na kanwie filozofii personalistycznej. Pamiętam, to był jego wykład chyba taki monograficzny na zasadzie zagadnień wybranych, które mogłem słuchać przez cały rok na temat takiego rozumienia osoby, jak bez odwoływania się do Pana Boga, tylko do samej osoby ludzkiej. Po prostu człowiek jest osobą. Niektórzy się bali, że to centrum osoby, centrum człowieka, że to jest odstawianie Boga na bok. No może być tak, że ktoś to rozumie, odstawianie Pana Boga i się boi, że tak zwany antropocentryzm jest przeciwny w opozycji do teocentryzmu. A wcale nie, bo gdyby Boga wyeliminować, to nie ma żadnej podstawy do antropocentryzmu. Człowiek jest wielki, godność osoby, dlatego że Bóg jest w centrum i dlatego postawienie osoby. I myślę, że współczesny, wracając do tego sedna pytania, że to jest zagubienie człowieka, podeptanie człowieka, może nieformalne, ale no było, faktyczne było chociażby wojna, druga wojna światowa, ale przecież i wszystkie inne wojny i wszystko, różne totalitaryzmy, wszystko to deptanie, poniżanie człowieka wszędzie w świecie zawsze łączy się z odrzuceniem Boga. No właśnie powiedzieliśmy sobie, że najbardziej naturalne jest to prawo, które łączy się z prawem naturalnym. Tak. Jak to się stało, że w różnych okresach i teraz przecież też dostrzegamy, że prawo stanowione ma coraz mniej, a czasem w ogóle mało wspólnego z moralnością? To się zaczęło, sądzę, znaczy nie tylko sądzę, tak praktycznie było. Od połowy gdzieś mniej więcej XIX wieku pojawił się w filozofii pozytywizm filozoficzny. No to było, ale to słowo pozytywizm bardzo ma wiele pozytywny, samo słowo pozytywny, negatywny, czy wynik pozytywny, czy ujemny. To bardzo wiele, postać pozytywna, czy postać negatywna. No, czy bilans pozytywny, czy negatywny, to bardzo ma wieloznaczne. Natomiast tutaj. I wciąż wskazuje na coś dobrego. No, tak, ale w tym wypadku, gdy idzie o teorię prawa, no to ono powiedzmy nie ma wartościującego akcentu, tylko to chodzi o pozytywizm prawny, czy pozytywizm prawniczy. To była koncepcja, że, mówiąc, pomijając to wszystkie, że prawem obowiązującym, czyli normą prawną, którą to jest tylko prawo stanowione, może być też w niektórych krajach zwyczajowe, też jest prawem tym pozytywnym, czyli pozytywizm prawny to była jak gdyby opozycja przeciwko teorii prawa naturalnego.
że nic. Daleko posunięte. Tak. To było tak można powiedzieć cały wiek, czy do tej pory tak jest opozycja. Natomiast to się, że tylko prawo stanowione, to jest z definicji prawa, tam Kelsen czy inni, zresztą ono była gdyby niekompletna definicja prawa, która już od prawników rzymskich, u świętego Tomasza wynikało, że prawo to jest czym, że chrześcijanie mówią, że prawo powinno być zgodne z moralną, z moralnością, natomiast tamci na to nie zwracali uwagi, tylko to opuścili u świętego Tomasza, że to jest ukierunkowanie ku dobru wspólnemu, czyli dla dobra społeczności, dla dobra osób ludzkich tej społeczności, więc to było warunkiem, żeby prawo było prawem, a jakby było przeciwko dobru, to nie obowiązywało i chrześcijanie zawsze tak traktowali, można powiedzieć w erze chrześcijańskiej, że prawo nie mogło być sprzeczne. No tak, no i to jest oczywiste. Z Bożymi przykazaniami, bo prawo naturalne praktycznie, gdy idzie o moralność, o moralne aspekty prawa naturalnego, to jest, można by powiedzieć, to jest dekalog faktycznie. I to w ogóle w teologii czy filozofii także prawa chrześcijańskiej czy klasycznej stawiało się, że prawo Boże, jak gdyby dwa, prawo Boże naturalne wpisane i prawo Boże stanowione, objawione, bo to nazywano nie tyle stanowione pozytywnie, ale objawione przez Boga na Synaju. I to się stanowiło jako, to jest, się pokrywa, jeśli ktoś Boga nie uznaje, no to uznają prawo naturalne. I prawo naturalne interpretujemy i wtedy może, jak to było przez wieki, ale w każdym razie zawsze do natury ludzkiej było. I tutaj wyraźnie to jeszcze zwrócę uwagę, bo czasami się mówi o prawach natury też jeszcze. Prawa natury to są prawa te fizykalne, no prawo grawitacji i tak dalej, czy prawo Archimedesa, że zanurzyć się jak to jest. To się jak jest cięższy niż woda, to się utopi, prawda? Niektórzy mówią, ciało zanurzone w wodzie zyskuje na urodzie, ale to chyba nie do końca to prawo. W każdym razie prawa natury, to odróżnienie, bo to słowo, żeby... Natomiast prawo naturalne było przez wieki stosowane i w dalszym ciągu jest bardzo jednoznacznie w odniesieniu do to prawo moralne dotyczące człowieka, nie prawa grawitacji, że jak wyskoczy z okna, to spadnie na ziemię, a nie poleci w górę, prawda? Także to jest prawo naturalne dotyczące moralności. I to było przez, można powiedzieć, w erze chrześcijańskiej lepiej czy gorzej stosowane, zależy od władców. Różni władcy byli, kreowali się na chrześcijański, nie zawsze tacy byli. No to jest historia. Czasami natomiast piękna, były jasne. Czasami piękna, czasami, ale zasada była jasna i prawnicy to stosowali. O, tutaj może wspomnę ciekawy epizod Soboru w Konstancji 1415-1418. Sobór trwał. To, co nas interesuje, to jest dzisiejsze miasto Konstanc nad Jeziorem Bodeńskim, to była Konstancja. Tak. I tam między innymi się odbywało chyba jedyne konklawe poza Rzymem w czasach nowożytnych, to tam właśnie, ale to nie o to chodzi. Tam krzyżacy wtedy po bitwie pod Grunwaldem oskarżyli władcę polskiego, że im utrudnia ewangelizację, że przeszkadza tymczasem. I tam polscy przedstawiciele na tym soborze, między innymi Paweł Włodkowicz, to był rektor Wszechnicy Jagiellońskiej, wtedy on tam wystąpił, tam był Zawisza Czarny, też już nie pamiętam kto tam, ale chodzi o wystąpienie Pawła Włodkowicza, zresztą jego traktaty przetrwały, są wydane
Ksiądz Bełch to wydał kiedyś w wydawnictwie międzynarodowym, chyba w Holandii, przed laty, w latach 60. jeszcze. I Krzyżacy oskarżyli Polaków. O to, że władca utrudniał niemożliwe ewangelizację pogan. Tymczasem Włodkowicz wystąpił, że ewangelizacja się musi odbywać nie ogniem i mieczem, nie wycinaniem pogan, mordowaniem, tylko nawracaniem, głoszeniem Ewangelii. I Sobór poszedł za myślą Pawła Włodkowica i kanony tego Soboru potępiły działania barbarzyńskie Krzyżaków. Sobór to nie miał prawa więcej, tylko naukę określił jako zgodną z Ewangelią czy niezgodną, więc potępił naukę Krzyżaków o nawracaniu pogan siłą. Uznał koncepcję Pawła Włodkowica. Pomyślmy, to średniowiecze jeszcze. I zakon katolickiego kościoła, zresztą Krzyżacy przetrwali gdzieniegdzie do dzisiaj w Niemczech, czyli ten zakon. W Polsce oni się zmarnowali na protestantów i ich nie ma, ale na Prusaków. Natomiast wtedy to był zakon działający wiele, zresztą tam niedaleko jeszcze, tam była na wyspie, tak, stamtąd przybyli zresztą Krzyżacy do Polski spod Konstancji. No i wtedy jest, po takiej decyzji Soboru jest odwołać. I wtedy ewentualnie za taką naukę jakąś sprzeczną z Ewangelią, to by mógł dostać jakąś pokutę, czy rekolekcję odprawić, czy coś. Krzyżak nie chciał tego odwołać, to uciekł z Soboru, bo inaczej by go spotkał los Husa. Naukę Husa też Sobór Konstancji potępił. Już nie pamiętam, o co to chodziło. Hus się upierał, że on ma rację. Sobór... No i Husowi też nie chciał odwołać i też mu podpowiadali, że mu pomogą uciec, a on był pewny siebie. Tam mieszkał zresztą u Dominikanów w klasztorze. Potem, no i potem to mówił, że go kościół spalił. Nie, to Sobór nie miał takich praw, czy biskupi, to już ta sądy państwowe miały, miejskie, tam miały prawo i no, ten skandaliczny śmierć Husa, tam oni tam się tam przypominają to, ale to tak to było. W każdym razie i pomyślmy, że w mrokach średniowiecza znaczy, kościół, w mrokach. Kościół staje w obronie pogan, których prawa były gwałcone przez chrześcijański zakon. Już wtedy. Na początku XV wieku. No ale tego się nie eksponuje. Zresztą to, można powiedzieć, polski delegat na Sobór. I Sobór przyjął jego koncepcję, którą tam... No ale inni piszą co innego, twierdzą co innego, nie wchodząc w historię. Ale pomyślmy, że już wtedy w obronie gwałconych praw osoby ludzkiej stanął Sobór katolicki, praw gwałconych przez zakon katolicki, przez Krzyżaków. To, sądzę, warto to o tym wiedzieć i pamiętać, kiedy słyszymy może takie czy inne o mrokach średniowiecza. Historycy kultury zwracają uwagę, że zresztą nie tylko historycy kultury, nie spotkałem się, ale słyszałem w jakimś wykładzie, że nie kto inny, sam klasyk marksizmu, nie leninizmu, tylko bo Fryderyk Engels twierdził właśnie, że średniowiecze jest kolebką kultury europejskiej. No to ciekawe. Tam się jeszcze się nie wyparł. Nie wyparł się, że tam się rodziła, prawda, czy to, co jest Europa, to w średniowieczu. I inni właśnie podkreślają właśnie piękno, intelektualny rozwój, szczyt intelektualny Europy to XIII wiek. Święty Tomasz, później czy Franciszkanie, nie tylko Dominikanie, w tym momencie filozofia
szczyt filozofii, metafizyki, szczyty teologii. Tu się to kształtowało, ale wracamy nie do tego, bo w każdym razie tam się już działo, natomiast to, co się na naszych oczach dzieje, no to jest walka z tym. To jest walka cywilizacji, czy można by powiedzieć. No ale to może... Księże Stanisławie, powiedział ksiądz, że pozytywizm prawny zrezygnował zanegował. Z dobra osoby, tak? Zanegował to. Więc co mu zostało? Zanegował do prawo czego to doprowadziło? Zanegował prawo moralne i to... No, sądzę, że władcy mają prawo ogłaszać to, co chcą. Jeśli zadecydował władca, król, cesarz, czy potem już w XX wieku parlamenty jakieś takie, czy inne, czy inni mający zadecydują, obojętnie, nie ma na to moralne zło, czy dobrze, jak zadecydował, to jest, obowiązuje ogłoszone, bo jeszcze ogłoszenie jest ważne, gdy idzie o normy prawne. Musi być ogłoszone czy w Polsce w Dzienniku Ustaw, czy w Monitorze Polskim, bo to są te organy, gdzie ministerstwo zarządzenia swoje w dziennikach urzędowych, ministerialnych ogłasza. Musi być ogłoszone, czy sołtys ogłasza na afiszu, przywiesza, czy wójt, czy gmina jakieś rozporządzenie. Jest wydane, obowiązuje, obojętnie złe czy dobre moralnie, ale zarządzenie to obowiązuje. I to było jak gdyby sedno tego całego pozytywizmu prawnego, że niezależnie złe czy dobre, władza legalna zarządza i ogłasza. Czyli jeżeli jestem władcą i jeżeli mam ochotę na przykład na czyjeś dobra, to zarządzam takie prawo, że tych ludzi na przykład wywłaszczam, pozbawiam ich majątku. I... Tak. I to tak komuniści tak się... robili. Tak komuniści robili, no, gdy idzie o parcelację polską. Po I wojnie światowej przeprowadzono. Władza nasza ludowa się szczyciła, że parcelację przeprowadziła dóbr tych obszarniczych. To już było, nawet nie wiem, czy 1/3, czy 1/4 pozostała po tamtej parcelacji w okresie po pierwszej wojnie. Ale tamta parcelacja odbywała się, można powiedzieć, według zasad sprawiedliwości za odszkodowaniem. Zawsze przynajmniej chrześcijańska etyka gospodarcza stawiała postulat, jak trzeba dla dobra wspólnego wywłaszczyć, no to, ale za odszkodowaniem. To pamiętam, mi się przypomina nasz profesor teologii moralnej, ksiądz profesor Witek, który znał obietnicę, opowiadał o takim księdzu, chyba w Tarnowie miał jakąś chatę gdzieś tam na jakimś skrzyżowaniu, czy, która no, przeszkadzała rozszerzyć drogę, bo już miasto było. Nie to jest jego ojcowizna, on tego nie ruszy, czy coś. W każdym razie on to krytykował swego kolegę za nieuszanowania. Równocześnie nauka Kościoła, etyka gospodarcza mówi, że przy takiej dla dobra wspólnego można wywłaszczyć, ale słuszne, sprawiedliwe odszkodowanie. Ale to taki detal. Natomiast tutaj wróćmy jeszcze do tego, co nas właśnie dzisiaj denerwuje, czy boli. To po prostu rezygnacja z prawa naturalnego. Już nie ma prawa naturalnego żadnego. Jest tam może, ale my się tym nie... To nie może krępować władcy. Władca jest absolutny. I do tego można powiedzieć, że ta koncepcja obowiązywała do końca II wojny światowej, do Norymbergi. Mhm. No bo... okrutne ludobójstwo, morderstwa, śmierci, obozy, zagłady, no, rzeź woli, chociażby to, co ostatnio przypominano, no to wszystko odbywało się w świetle prawa. Hitlerowcy takie prawo ogłosili i według całej filozofii prawa, w całej teorii państwa i prawa przyjmowanej wówczas w Europie, w cywilizowanym tak zwanym świecie, to było wszystko legalnie.
oni spełniali, tam niektórzy prawnicy zajście dostrzegli pewne jakieś rozbieżności, czasami sobie ci oprawcy pozwali na coś więcej niż w tych paragrafach hitlerowskich mieli. Ale to było niewiele, normalnie to się wszystko mieściło w hitlerowskim prawie. I teraz miliony ludzi zamordowanych w obozach koncentracyjnych, zagazowanych, zastrzelanych, zamordowanych bombami. No w ogóle całe to morderstwo, cała II wojna światowa. Zresztą my tu mówimy o jednej stronie, to w jakimś stopniu, większym czy mniejszym, może trochę, ale może i większym, gdy idzie o Polskę, to samo wschodni sąsiad tak samo mordował w inny sposób, ale równie skutecznie. Też podkreślmy, w majestacie prawa. W majestacie prawa. I to wszystko było zgodne z normą prawną. I tutaj się zhańbił, można by powiedzieć, pozytywizm prawny. I kiedy zwycięzcy po II wojnie światowej stanęli wobec tego faktu, jak tu sądzić oprawców. I oni wtedy coś wymyślili, coś takiego, że to zbrodnia przeciw ludzkości, zbrodnia ludobójstwa. Nazwali to, że to, nazwali, chyba chodziło o ludobójstwo, zgodnie. Przyczepili taki epitet. Mało tego, i orzekli wtedy, że ta zbrodnia jest nieprzedawniawalna, nie podlega przedawnieniu, więc ludobójstwo może być karane. No ale nawet jeśli to uznać za konwencję prawa międzynarodowego, to było już ogłoszone po fakcie ludobójstwa. A zasada prawników rzymskich już sprzed 2000 lat wcześniej, którą przyjmuje każde prawo cywilizowanego kraju do dzisiaj, lex retro non agit. Prawo nie działa wstecz. Prawo może ogłoszone, może działać od ogłoszenia, albo nawet ogłoszony jest termin, że ono za miesiąc albo za rok będzie obowiązywało, z wyprzedzeniem się ogłasza, żeby było wiadome, ale nie działa wstecz. Za prawo dzisiaj ogłoszone nie można tym prawem działać tak. Tych, co robili to wczoraj. A tutaj doprowadzono do wyjątku. A tutaj robiono, jeśli to moralnie słusznego, ale jednak wyjątku. Moralnie to było słuszne, ale jeśli brać pod uwagę, no można by to traktować jako konwencję międzynarodową, bo prawo międzynarodowe się tworzy z umów międzynarodowych, głównie konwencje, umowy, prawa, zwłaszcza pod egidą ONZ-u, przed wojną Ligi Narodów, różne konwencje, nie ONZ, nie Liga tworzy prawo, tylko samodzielne państwa, które potem te ustawy, te konwencje u siebie akceptują. Parlamenty, czy prezydenci, czy kto inny, specjalnym aktem i wtedy ono jest, jeśli wszystkie kraje to przyjmą, no to wtedy obowiązuje, to jest prawo. No a tutaj po prostu ci panowie tam w Norymberdze czy gdzie indziej nazwali to, jeśli to nazwanie czy tego morderstwa hekatombę nazwać ludobójstwem, jeśli to uznać za prawo międzynarodowe, no to, ale to był wstecz. I oni w oparciu o takie nazwanie sądzili tych. No i wtedy, biorąc pod uwagę obowiązującą we wszystkich podręcznikach i prawodawstwach europejskich czy światowych normę pozytywizmu prawnego, no to oprawcy to robili legalnie. I wszystkie skazania, wszystkie wyroki norymberskie to nie były legalnymi wyrokami, tylko zemstą, ohydną zemstą nad pokonanym, nad pokonanymi. Bo myśmy wykonywali prawo, tak się hitlerowcy tłumaczyli, mordercy. Myśmy wykonywali prawo. I w związku z tym po Norymberdze tak się już zaczęło pisać, czy do dzisiaj, że właściwie przegrała teoria pozytywizmu prawnego. Zdemaskowano ją. No i nie byłoby jej do obrony, ale oni się próbowali tam jak gdyby
Ona dalej trwa. Kiedyś na pielgrzymce prawników na Jasną Górę, już teraz w latach 90. profesor Strzembosz miał prelekcję, konferencję dla prawników. Słuchaliśmy, no, on tak nie powiedział nazwiska i tam powiedział, no niestety już teraz po 90. roku moi koledzy, tam powiedział, czy kolega, czy koledzy z teorii prawa wydał podręcznik w dalszym ciągu z teorią pozytywizmu prawnego. Księże Stanisławie, jak się możemy przed tym bronić? Z jednej strony praktycznie, a z drugiej strony jak sobie radzić z takim prawem? Jak się w nim odnajdywać? Jak to jest? Czy prawo zawsze nas obowiązuje bez względu na to, czy jest moralne, czy nie? Nie, właśnie. Chrześcijanin, katolik wie, że bezbożnego prawa nie może przestrzegać. Mało tego, i cywilizowane prawa zostawiają często furtkę, tak zwaną klauzula sumienia. Że jeśli na przykład lekarz jest katolikiem i mówi, że mu nie pozwala sumienie zabijać dzieci nienarodzonych, to ustępuje klauzula sumienia, dawało się wolne, jak chce zarabiać inny na zabijanie, to ale nie ja, prawda? Tak, ale nie ja, prawda? Także przypomina mi się, no to prawie że jak anegdota z książki Znaczy kapitan. Mhm. Szlachetny bardzo ten kapitan. I to jak oni podróżowali tym statkiem, chyba Polonia, oni chyba zimą to po Morzu Śródziemnym między Hajfą a Grecją wozili, zarabiali, a latem to po fiordach norweskich. Tak. W każdym razie tam właśnie, kiedy Żydzi pielgrzymowali, odwiedzali Grecję, no i ponieważ ich prawo żydowskie zabraniało w czasie szabatu być poza domem, mhm, więc oni musieli być w swoim domu, więc oni fikcyjną taką transakcję robili z oficerami, tam dali 5 groszy czy ileś i oni na sobotę kupowali sobie statek. Statek był ich. My panu oddamy ten statek, jak się szabat skończy. Fikcyjne prawo. Tak, i oni nie, transakcje, prawda? To, aha, było według prawa żydowskiego, aha, to było według tego, tych rabinistycznych tych. I oni wtedy byli w szabat, byli u siebie w domu, na tym statku. Szabat się skończył, to już statek z powrotem im mieli. I oni jednego razu się nadziali na kapitana, bo tam oni z innymi oficerami te transakcje robili. 5 czy 10 groszy, wszystko jedno, ile ta transakcja, kupno statku na jeden dzień, jak im szabat wypadł. No i oni przyszli do znaczy kapitana, z szlachetnego człowieka. No i on mówi, co znaczy i tak dalej. Tam się 10 pytań różnych staje, ten mu tłumaczy, mm-hmm, się zdziwi, że ten co za oficer, że nie wie, o co tu chodzi. Mm-hmm. Wreszcie w końcu znaczy kapitan odezwał się. Nie chcę mieć, wy sobie swego Boga oszukujcie jak chcecie, ale beze mnie. Tak mniej więcej zareagował znaczy kapitan. To wygląda jak groteska, ale ten pan Jerzy Borchardt, no te wspomnienia to są autentyczne. On to, tam można się w niektórych miejscach łezka się kapie z oczka, w niektórych boki zrywać można. No tak, absurd. Absurd, prawda? Więc on powiedział, pokazuje. Ja nie chcę. Nie, wypadło mi w tym momencie nazwisko prawdziwe, tego znaczy kapitana. On tam grób ma w zachodnim wybrzeżu Szkocji, tam nad morzem, bo tam on w końcu umarł. Torpedowany przez Niemców, ale uratowany, ale tam już choroba, już przeziębienie i tam zmarł, tam pogrzebany. Ale wy sobie możecie oszukiwać waszego Boga, ale ja nie. Mhm. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. On, to tak groteskowa sytuacja, ale człowiek, chrześcijanin stał
No i tacy byli, no ten austriacki kapitan, czy ten żołnierz tutaj, który miał rozkaz do rozstrzeliwania tutaj w krakowskim, tarnowskim, on tam zginął. I jaki morał ogólny z tej książki? No po prostu ten niezwykły, szlachetna postać, tak go autor przedstawił w tych wspomnieniach żeglarskich. I on powiedział, że nie będzie brał udziału w oszukiwaniu, że to jest oszukiwanie Pana Boga. Jak Pan Bóg wam nakazał, to siedźcie, a nie za 5 groszy udajcie, że to jest wasz dom. Tak mniej więcej ten kapitan to zareagował, ale oni pewnie poszli i tak płynęli na morzu, nie wysiedli przecież z tego do domu. Także, ale to jest taka migawka, jak ten człowiek zachował swoje, nie chciał brać udziału, mówiąc, że to jest oszukiwanie Pana Boga. I też pokazuje to, że my jako chrześcijanie, jako katolicy nie powinniśmy brać udziału, jeżeli prawo jest niezgodne z moralnością. Tak, tak, ten Otto Szimek właśnie, ten taki był, to był w armii niemieckiej żołnierz, który miał rozkaz tam rozstrzeliwać Polaków, gdzieś to na ziemi tarnowskiej było. I on odmówił rozkazu, sam został rozstrzelany, bo był katolikiem. Tam chyba Austriacy, czy ktoś, proces beatyfikacyjny, męczeństwa. Nie wiem, czy jak to postępuje, ale tak, to pomnik tam jego gdzieś jest, spotkałem po drodze kiedyś. Jak zatem my, katolicy, powinniśmy się... I tak katolicy, tak chrześcijanie w czasach starożymskich ginęli, bo prawa bezbożnego, bo kiedy kazał te palić kadzidło, niby nie można, udaj, że palisz temu bożkowi. On nie chciał udawać. Szedł na śmierć, na arenę. Nie chciał, bo to oznaczało wyparcie się Boga. Prawo na Cezar takie prawo wydał, prawda? Ale to nie tylko wtedy, era męczenników, do Konstantyna, do 313 roku. Prawda? Także to, ale to i później, do dzisiaj to było, czy jest, czy w czasach hitleryzmu tak było, i stalinizmu. Ksiądz błogosławiony Popiełuszko nie chciał podeptać medalika, to tortury przeżywał, prawda? Bo jakiś władca, oficer miał prawo wydać rozkaz. On takiego rozkazu bezbożnego nie wypełnił. Czyli zatrzymajmy się na dziś. Z jednej strony prawo, choćby prawo proaborcyjne, które narzuca się nam coraz bardziej albo usiłuje się narzucać. Z drugiej strony różnego rodzaju prawa przeciw moralności. Z trzeciej strony różnego rodzaju ograniczenia doprowadzające do tego, żeby zlikwidować klasę średnią. Jak wobec tego się zachowywać? My, zwyczajni ludzie, którzy żyjemy w tym społeczeństwie. No i może chodzi o klasę średnią, no to jest skomplikowana, tak, czy ukryta działalność, to od niektórych polityków to można się dowiedzieć, usłyszeć, tak, na prelekcji żadnej tego nie słyszałem, nie wiem, czy gdzieś jest pisane o tym, ale to się wie. No wystarczy popatrzeć na pewne zarządzenia. Tak. Ku temu to idzie, bo klasa średnia jest bardzo niewygodna do rządzenia dla władców. No to jest takie podatki, takie utrudnienia, takie zarządzenia, żeby oni byli coraz biedniejsi, takie podatki na domy, żeby i tak dalej. No właśnie, no, i zatrzymajmy się choćby na tych podatkach, bo z jednej strony przecież jesteśmy zobowiązani do współfinansowania państwa, bo to nasze dobro wspólne, a z drugiej strony, no właśnie, gdzie są te granice, w jaki sposób się zachować? Państwo nam zabezpiecza bezpieczeństwo, daje nam, czy ochroni przed niesprawiedliwymi. A jeśli zaczyna państwo krzywdzić, niesprawiedliwe prawa wydawać, więc tutaj, no, pracownicy najemni mają tutaj akurat w pojedynkę człowiek nie zrobi nic, to jest etyka społeczna, gospodarcza tutaj wchodzi, to co katolicka nauka społeczna, mają związki zawodowe, to mogą stanowić pewną siłę przeciwko
pojedynczy człowiek nic nie zrobi, zginie. Natomiast związki zawodowe w obronie ludzi pracy mogą robić. Tak, tak to było, czy tak to jest do tej pory. Jeśli chyba, że politycznie robią przeciwko, no zwłaszcza to było w pewnym momencie w Anglii. One, lejburzyści i związki zawodowe to było jedno, partia socjalistyczna, ale to na dobre nie wychodzi. Ale wracajmy do tego. No, na krzywdę społeczną, kto może, ile może. No, katolik w rządzie nie powinien tego popierać, w parlamencie głosować. Tutaj jest także nie tylko te ustawy, ale to są pewne czasami bardzo klarowne, nie tak mogli chodzić o to krzywdzenie takiej czy innej warstwy, no to jest dosyć ukryte czasami, ale na przykład to, co się już coraz głośniej w Polsce mówi czy pisze, już nie tylko o aborcji, ale o eutanazji. W ich krajach już innych to jest. Niektórzy się stamtąd chcą wypisać i przyjechać tam, gdzie eutanazji nie ma, tak? Czy do Polski, ale jak to długo będzie, żeby go nie zabili, nie pomogli mu umrzeć. Także to jest na pewno, i tu wiadomo, że katolik musi powiedzieć na pewne ewidentne sprawy, jak zabijanie, to ma prawo powiedzieć, chociażby miałby obowiązek, chociażby za to musiał cierpieć. Tutaj absolutnie prawo, bo zabijanie człowieka to jest ciężkim grzechem, przestępstwem i tutaj niczym się nie wytłumaczy. Tu musi iść na męczeństwo, nawet gdyby. No, na razie w Polsce to nie grozi, no ale jakieś tam mniejsze, gorsze stanowisko, czy czasami tylko mniejsza pensja, to różnie bywa. Czasami nic, czasami przyjmują to klauzulę sumienia za takie. No, w tej chwili to aborcja, ale nie tylko. W sytuację tych bezbożnych praw, to możemy się spodziewać już więcej, nie tylko do zabijania, ale do czego innego także. Może one nie są aż tak tragiczne, no, że grożą śmiercią, ale czy całe te LGBT, zmuszanie ludzi do czegoś, co jest sprzeczne z boskim prawem, z przykazaniami, czy no, kto akurat nie tym się kieruje, to prawo naturalne to samo mówi, bo godność osoby ludzkiej, czy jak papież święty Jan Paweł już nie używał tego często, osoby ludzkiej, prawdopodobnie dlatego, żeby to nie brzmiało zbyt konfesyjnie, bo to jest na pewno, to jest sformułowanie filozoficzne, ale nie wszyscy filozofowie poza chrześcijanami mówią po prostu godność człowieka. No, w pewnym sensie to trochę, to jest to samo, ale mówienie osoba ludzka to nam się już mieści jak gdyby dużo z definicji człowieka. Mhm. Kim ten człowiek jest naprawdę. A tak to mamy prawa człowieka, mamy na przykład deklarację praw człowieka, i później, jak patrzymy z czasem, jednak te prawa człowieka ewoluują. Okazuje się, że da się je przesunąć, że już na przykład w Europejskiej Karcie Praw Człowieka te prawa wyglądają zupełnie inaczej. Czy stwierdzenie, może, pojęcie prawa osoby ludzkiej by temu zapobiegło? Ja myślę, że to nie tyle ewoluowanie, tylko wycofywanie się. To wyraźne wycofywanie się, bo Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, chyba 10 grudnia 1948, ogłoszona, opracowana przez UNESCO w Paryżu, zresztą notabene tam też nad tym pracował też Jacques Maritain, słynny tomista, konwertyta, francuski filozof, u którego studiował między innymi prymas Wyszyński i nasz kardynał Kominek, jak czasami był na zachodzie, wracał, kiedyś mówił, odwiedziłem profesora Maritaina, staruszka już tam, chyba nie wiem, tam mieszkał we Francji, to się
przyznał, bo on studiował na Instytucie Katolickim chyba w Paryżu, kardynał Kominek nasz, jakiś czas przed wojną. I tam odwiedzał swojego profa. I tenże pracował nad deklaracją praw człowieka, powszechną deklaracją praw człowieka, tak to się nazywało. I w gruncie rzeczy ta deklaracja w jakiś sposób jest niesprzeczna z moralnością chrześcijańską i to było na to się powoływali różni dysydenci w naszym bloku i obrońcy praw człowieka. No ale okazuje się, że dzisiejszym władcom Europy, no, na pewno ojcowie Europy byli całym sercem przy deklaracji, powszechnej deklaracji praw człowieka, bo ona, tam chyba jedyny wyjątek, już nie pamiętam, że tam chyba do praw człowieka zaliczyli też rozwody, prawda? To, co by było niezgodne w prawie kościelnym, ewentualnie separacje, ale bo są sytuacje, że to jest niemożliwe, czy coś, ale mniejsze o to, zasadniczo powszechna deklaracja praw człowieka była zgodna z prawem naturalnym. Taki mój wykładowca na kuru, ksiądz Andrzejczak, który się zajmował, to był jego hobby, on był sprzeciw powszechnej deklaracji, artykuły pisał i miał taki monograficzny wykład kiedyś. No, chodziłem, słucham, także tam było ciągle udowadniał takie, że naturalne, prawno-naturalne podstawy powszechnej deklaracji praw człowieka. To była jego teza. Powszechna deklaracja praw człowieka opiera się na prawie naturalnym i to wszystko trzeba zachować. Natomiast to, co w tej chwili wymyślają różni komisarze czy urzędnicy europejscy, tak zwana Europejska Karta Praw Człowieka, to oni z iluś tam tych praw człowieka się wycofali. To nie ewolucja. Oni po prostu nie umieścili ich w prawach europejskich. Powszechnej deklaracji praw człowieka jeszcze nikt na razie na świecie nie zakwestionował. Ona jest, ale już ci władcy do niej się nie odwołują. Niby lepszą wymyślili, ale to jest gorsza od powszechnej deklaracji praw człowieka. Tam są różne dziwne rzeczy powpisane jako prawa człowieka, które człowiekowi nie są potrzebne, wręcz go depczą, czy poniżać go mogą nawet, czy oszukiwać i tak dalej. Bardzo dwuznaczne. Nie pamiętam w tej chwili, ale ta Europejska Karta Praw Człowieka, no nie tak dawno ona została ogłoszona i w myśl jako niby jako norma dla Europy, ale tam się już z wielu praw człowieka, które zawiera powszechna deklaracja ONZ z 1948 roku, się wycofują. Tam już nie ma w europejskiej. Jak gdyby w Europie już te prawa, tym samym, jeśli byłoby się zakwestionować powszechną deklarację praw człowieka, to już jako nieobowiązującą, to by już by w Europie tych praw nie było, by trzeba było tylko te, które pozostały i te inne dziwne wprowadzone tam do Europejskiej Karty Praw Człowieka. Czy wobec tego możemy powiedzieć, że pozytywizm prawny, który został zdemaskowany po Norymberdze, jednak nadal ma się dobrze? Trudno go porzucić, tym prawodawcom. Oni się tego boją, że będzie anarchia, że każdy, ale to jest, oni tam w tych dyskusjach już po Norymberdze w latach, w drugiej połowie XX wieku, to tam różne takie namiastki pod innymi, pod nazwą prawa naturalnego, tylko jakieś inne takie próbowali, takie klauzule, coś tam dodawać, żeby nie można było, żeby prawem nie można było zabijać, czy niszczyć, czy jakoś, w każdym razie, żeby pewne ograniczenia były. Ale one tak enigmatyczne, są one różnie nazywane tam w tych różni autorzy, no to można to studiować, co oni tam proponowali, żeby, no, twierdzą, że praktycznie pozytywizmu prawnego czy prawniczego nie ma. Ta teoria, chociaż niedawno jeszcze polski autor to pisał już
nowym państwie, w naszym po 90 roku w podręczniku pisał, ale już autorzy piszą, że właściwie przepadła, bo te różne dyskusje z tymi poprawkami jakimiś tam, które tam, nie tyle poprawki, ale takie jakieś, nie aneksy nawet, ale, ale coś takiego w tych teoriach, bo to w teorii, filozofii, właściwie to nawet może nie zawsze nazywałem filozofią prawa, pod nazwą teoria prawa, ale to jest faktycznie filozofia prawa. Tam próbują jakoś tamę jakąś stawiać, ale to jest bardzo taka enigmatyczna, niejasna i w każdym razie nie używają prawa pojęcia prawa naturalnego. Boją się tego autorzy, że to ich osłabi prawodawców, no, ale musi osłabić, bo inaczej będzie znowu Norymberga, czy nie Norymberga, tylko Oświęcim i wszystko razem. Boją się de facto tego, co pozwala budować w człowieku pełnię człowieczeństwa. Tak, tak, boją się, bo w końcu wszystkie prawa, które mówimy, dekalogu, mogę sprowadzać się do prawa naturalnego, a to się jedno, tak profesor Rodziński uzasadniał w swojej teorii w podręczniku, nie podręcznik, w tej koncepcji etyki personalistycznej, to wszystko się zasadza na jednym fakcie bycia człowiekiem, bycia osobą ludzką. To słowo osoba, ono się wzięło w personalizmie od... Najpierw słowo osoba w teologii się pojawiło w filozofii od trzech osób boskich. Tak, i pokazuje też osoba, relacje Boga i na, z człowiekiem. Tak, i tam są osoby boskie, a tu naraz pojawia się osoba ludzka. W odniesieniu do Boga to jest też jakieś wyniesienie człowieka przez fakt bycia osobą, podobieństwo do Stwórcy, do osoby, do trzech osób boskich. Prawda? Także tutaj to teologiczne odniesienie, które się kryje za tym, to w jakiś sposób bezbożnikom się nie podoba i też, no i nie chcą, ale nie muszą się do Trójcy Świętej przyznawać. Mogą się przyznawać do prawa naturalnego. Do czego przyznawali się pogańscy filozofowie rzymscy sprzed 2000 lat i to im nie przeszkadzało być poganami, ale widzieli w tym jakoś uzasadnienie norm moralnych. I potem, czy potem chrześcijaństwo to widziało, czy w prawie naturalnym, czy w boskich przykazaniach, zawsze granice, dokąd można władcy, ograniczenie omnipotencji władcy. I to było, natomiast ci, zwłaszcza no, ten totalitaryzm, czy wcześniej jeszcze XVIII-wieczne różne zapędy omnipotencji władców, królów, cesarzy, to im przeszkadzało, oni chcieli być, ja zarządziłem, musi być. I z tym mamy trochę do czynienia, bo to się zgubiło. Tak. Świadomość ludzka może nie jest, myślę, że może za mało to się, czy za mało, czy możliwe to w kazaniach mówić. Na pewno ważne jest to podkreślanie godności osoby ludzkiej, co święty Jan Paweł mocno tam powiedziałbym, że to jest tak radykalnie, że już dalej nie można. Encyklika Redemptor Hominis. Akurat kiedyś pod tym względem tam ją studiowałem i tam chodziło też pewien referat, ale tam to tak jak tam jest wyeksponowana osoba ludzka, że dla człowieka, dla osoby ludzkiej, znaczy osoba ludzka na podobieństwo Boga, a potem, że Bóg dla człowieka, dla ludzkiej osoby posłał Syna swojego na świat, żeby świat zbawił, dla człowieka, żeby założył Kościół dla człowieka, który kontynuuje dzieło Chrystusa. Kościół dla człowieka, umęczony dla człowieka. I wszystko Bóg robi dla człowieka, mało tego, przeznaczył dla człowieka wieczne szczęście w niebie ze sobą razem.
Święty Paweł pisze, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie okazało, kim jesteśmy. Nazwani jesteśmy. Jesteśmy, a kim będziemy? Będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest, gdzie indziej Paweł na zakończenie hymnu do Koryntian, hymnu o miłości. Także to wiekuiste przeznaczenie, cała eschatologia, cała dogmatyka, teologia moralna to wskazuje, że wszystko Chrystus dla człowieka, to wszystko całe zbawienie dla człowieka. Tam ktoś powiedział, że człowiek to brzmi dumnie, nie tylko brzmi, ale to jest obraz Boga i podobieństwo. Ile w nas jest, może sobie nie zdajemy jeszcze sprawy. W każdym razie bardzo dużo wyeksponował z tego święty Jan Paweł w tej encyklice. I to jest jądro jak gdyby prawa naturalnego, całe opieranie się o tym, z tego jego kolega po fachu, kierownik drugiej katedry etyki na KUL-u, profesor Adam Rodziński. To wyszło raz jak w rocznikach filozoficznych, ta jego rozprawa, potem osobnym drukiem chyba Odis wydał też tę książkę przed laty. No po prostu to jest coś, no i w powiązaniu z encykliką Redemptor Hominis, no to po prostu nie ma innego cudu na świecie jak człowiek, osoba ludzka. To wszystko, Bóg stworzył świat dla człowieka. Z człowieka stworzył, kiedy świat już był gotowy, żeby rządził człowiek. To wszystko jest całe wokół człowieka, dla człowieka. Człowiek to jest naprawdę tym pępkiem. A teraz dziewczyna tam kiedyś 16-letnia może przy przejściu Świdnickiemu. Jak to wspaniale, że teraz zwierzęta mają prawa człowieka. Sądzę, prawda, ta sprawa zwierząt futerkowych, no to też jest postawiona na głowie. Czy w ogóle hodowli świń. To wszystko Pan Bóg stworzył dla człowieka, a nie człowieka dla świń, czy dla dzików, jak tam ta jedna pani protestująca tam na tym polowisku myśliwych, co ją musieli wynosić z tego, bo chcieli tam polować. No co dziki winny, że one tam mają jeden chromozom inaczej ustawiony, czy go brakuje im, dzikom. Jaka to różnica z człowiekiem dla niej? To jest przeciwko prawu naturalnemu, które stawia człowieka jako centrum. On jest normą. Osoba ludzka to jest, można powiedzieć, normą prawa naturalnego. Odniesieniem wszystkie nitki w tę stronę, ci linki, powiedzieć dzisiejszym językiem. I przyglądając się prawu, działając społecznie, podpisując różnego rodzaju petycje, organizując spotkania, prowadząc różnego rodzaju naciski ku zmianie prawa, bierzmy pod uwagę to, że u podstaw tego, co służy człowiekowi, jest prawo naturalne i prawo boskie. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Dziękuję księdzu serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.